Hej, 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 moi drodzy, z tej strony Farel, jest dzisiaj ze mną JJ-ka. Cześć wszystkim! I witamy w kolejnym zwariowanym odcinku. A dzisiejszy odcinek będzie bardzo wyjątkowy, otóż... Ta-dam! Moi drodzy, nie dość, że dzisiaj będziemy piekli naleśniki w kształcie skinu z gry Fortnite, to jeszcze rozpakujemy sobie 26 figurek, a połowa z nich trafi do Was. Wow! Więc moi drodzy, uwaga, za każde 2000 łapek zostawione pod tym filmem, jeden z tych pakietów trafia do Was. A moi drodzy, mamy dzisiaj do rozdania jeden czteropak, 2, 4, 6, 8 dwupaków oraz 6 pojedynczych zestawów. Moi drodzy, napiszcie w komentarzu, który zestaw chcielibyście dostać. Za chwileczkę Wam wszystkie pokażemy. I jeszcze jedna ważna rzecz. Musicie mnie wspierać z kodem Farel w sklepie Fortnite, ponieważ ten giveaway jest tylko dla moich wspierających. Okej, moi kochani, zacznijmy pierw od największego zestawu. Mamy tutaj Rexa, Kruka, Wrath Lorda oraz Raptora. Jest to największy zestaw. Moim zdaniem jest naprawdę fajny, ponieważ są same przekozackie skiny. Mamy tutaj 3 skiny legendarne, tylko Wrath Lord jest chyba z karnetu bojowego z drugiego sezonu, o ile się nie mylę. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie w komentarzu. Okej, a teraz przechodzimy do dwupaków. Tutaj znajduje się mój ulubiony zestaw, ponieważ jest z nim Bright Bomberka. Jak widzicie, ja mam nawet koszulkę Bright Bomberki, więc naprawdę ten skin mi się bardzo podoba. Do tego zestawu jeszcze, jak widzimy, jest Omega z czepiakiem i z SMG. Bardzo fajnie to wygląda, detale są mega zachowane. No ja już się nie mogę doczekać, aż ubiorę plecaczek i kilo w mojej Bright Bomberce. Najciekawsze zestawy dzisiaj otworzymy, pokażemy Wam, jak to wygląda i za chwileczkę odpowiem Wam na wszystkie pytania, gdzie takie figurki można kupić, skąd je wziąć i skąd to w ogóle mamy. Teraz drugi zestaw, w którym znajduje się Black Knight oraz Koszykara, legendarna postać oraz postać chyba rzadka. Koszykara, o ile się nie mylę, 9 miesięcy nie była w sklepie, była przez chwilę takim rarem. Jak ktoś po prostu bardzo lubi rzadkie itemy, no to ten zestawik jest idealnie dla niego. To teraz może odpowiedzmy na pierwsze pytanie, jak te figurki do nas trafiły? Partnerem firmy, jak i zarówno dystrybutorem tych cudownych figurek jest firma EP Polska. Z pewnością pamiętacie taką reklamę. Zabawki z EP. Wielka frajda. No to właśnie, będziemy dzisiaj mieli mega frajdę rozpakowując te wszystkie zestawy. Mamy nadzieję, że te figurki spodobają Wam się równie mocno jak nam i z chęcią będziecie brali udział w konkursach. Więc nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i napiszcie w komentarzu, jaki zestaw chcielibyście dostać. Okej, moi drodzy, kolejny zestawik i odpowiemy również na kolejne pytanko. Ten zestaw jest też kozacki, ponieważ znajduje się w nim Tomato Head, czyli gościu z pomidorem na głowie oraz Shadow Ops. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale też to jest jeden taki z bardziej spoconych skinów. A to nie jest Komando Cieni? Może i to jest Komando Cieni. Nie pamiętam dokładnie, wiem, że jest napisane na kartoniku Shadow Ops. To może teraz, moi drodzy, odpowiedzmy na pytanie, gdzie takie figurki możemy kupić? Takie figurki możemy kupić w każdym sklepie z zabawkami, ale w 100% znajdziecie je w sklepach stacjonarnych Empiku oraz na stronie internetowej, do której link znajdziecie w opisie. Więc wbijcie na stronę, zobaczcie, jakie są oferty. Jeżeli ktoś jest mega kolekcjonerem, no to na pewno go taka oferta zainteresuje. No i moi drodzy, przyszedł czas na kolejny zestaw, a jest w nim rudy Bambi kosmonauta oraz skin za 80 level. Czy w trzecim sezonie prawdopodobnie to było? Trzeciego sezonu, dokładnie. Dokładnie tak. Dosyć fajny zestawik. Jest tutaj w zestawie Heavy Pompa oraz SMG. Okej, moi drodzy, kolejny zestaw, w którym znajduje się tańczący anioł oraz taka graficiara, która ma na czapce napisane Tilted Tower. Ona jest prawdopodobnie chyba z piątego sezonu. Też był to bardzo fajny skin swego czasu. Teraz już nikt niestety nim nie gra, ale tutaj macie w zestawie na przykład Kilof w kształcie wałka do malowania ścian. Bardzo fajne. Okej, moi drodzy, a ten zestaw jest bardzo ciekawy, ponieważ są w nim aż dwie legendarne postacie. Muchołapek oraz Ogier. Tak jest. Bardzo fajny skin. Tylko, że żadnego z nich nigdy nie kupiłem. Kto z Was ma te skiny? A teraz bardzo żałuję. A teraz bardzo żałuję. Kto z Was ma te skiny? Niech się pochwali w komentarzu. Okej, ostatni zestaw, w którym znajduje się Drift Nieudacznik na poziomie chyba maksymalnym, o ile się nie mylę. I do tego jest właśnie ten też taki sprayowany gościu, graficiarz z Tilted Tower, który będzie idealnie pasował do zestawu z tą babeczką. Więc fajnie, że taki zestawik powstał, tylko szkoda, że tak rozbili je na dwa różne, więc trzeba będzie kupić dwa różne do kompletu. To jest dobry chwyt. To jest chwyt marketingowy. Dwupaki nam się już skończyły, teraz przyszedł czas na pojedyncze zestawy. Tutaj mamy fioletową wersję Omegi wraz z dwiema broniami. W kolejnym pojedynczym zestawie znajduje się Karbit razem z Kilofem oraz Czepiakiem. Też trzeci sezon. Trzeci sezon był najlepszy, kto tak uważa, łapeczka w górę. Tutaj mamy już taki bogatszy zestawik, ponieważ jest Ragnarok wraz z Kilofem oraz z bronią.
Oj, teraz moi drodzy, niespodzianka. Po raz kolejny drift, tylko chyba to jest teraz drift na poziomie czwartym. Jestem ciekaw, czy tamta głowa z tamtego zestawu będzie pasowała do tego. Z pewnością dzisiaj to sprawdzimy. Mój ulubiony pojedynczy skin, a jest to dowódczyni drużyny Przytulanek wraz z Kilofem oraz kukartką na plecy. Tak jest, moi drodzy, legendarny skin Miśka Różowego. Najlepszy skin, moim zdaniem, który wyszedł w Fortnite. No w sumie to jest taka ikona Fortnite'a. W sumie tak samo jak z Bright Bomberką, więc ten zestawik za chwileczkę sobie otworzymy. I teraz, moi drodzy, przyszedł czas, aby otworzyć ostatni kartonik, a w nim jest Skull Trooper. Dokładnie tak, moi drodzy, marzenie wielu graczy przez długi, długi czas, dopóki znowu nie trafił do sklepu. Kto miał fioletowego Skull Troopera, mega pokczampik. Ja do tej pory, jak widzę, jak biegnie gościu ze fioletowym Skull Trooperem, trzęsą mi się nogi, proste. Teraz sobie wybierzemy po dwie figurki nawzajem, ja dwie Justynie, ona dwie mi, które będziemy dzisiaj rysowali na patelni. Okej, Justyna, to ja na początku, wiesz co? Daję ci takiego oto ślicznego miśka. Dziękuję. Teraz ty. No to żeby było śmiesznie, to wybieram pana pomidorka. O kurczę, no dobra, pan pomidorek uśmiechnięty, zawsze zadowolony, więc może ja też będę zadowolony, jeżeli wygram z tobą, bo po prostu mi lepiej wyjdzie niż twoja dowódczyni drużyn Przytulanek. Nie ma takiej opcji. To teraz ja cię zagnę, łysego Skull Troopera. O nie! Jak idziemy po bandzie, to idziemy po ale bandzie. Ale oni w ogóle do siebie nie pasują. No ale Misiek jest chyba z drugiego sezonu, a Skull Trooper z pierwszego. Nie wiem, czy Misiek nie był też z pierwszego sezonu. Napiszcie w komentarzu. Okej, teraz twój ruch. Szach i mat. Szach i mat. To żeby ci utrudnić życie. No. I żeby wszyscy byli Team JJ-ka, a nie Team Farrell. Dobra, dobra. To będzie drift. Haha, nieudacznik. Drift, nieudacznik. O Jezu. To ten z edytowalną głową? Tak, to ten z edytowalną głową. I możemy przyłożyć... O, bo Raptor trzymał jego drugą głowę. O. I mamy teraz go w masce. Jest kozak, naprawdę fajnie wygląda. My sprzątamy i zabieramy się za naleśniki. Okej, zaczynamy od narysowania głowy. Zrób taką troszeczkę większą, żeby wszystko ci się zmieściło. O, 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 o. W miarę. Powiem tak, w miarę kółeczko wyszło. Zacznijmy może od wąsa. Wąsik jest, jako tako. Ząbki. Dolna szczęka. Dolna szczęka. On ma taki szeroki uśmiech, zaczynający mu się od wąsa aż dotąd. O! Teraz oczka, jajowate jego. Jajowate ślepia pana pomidorka. O! Jaki zadowolony z siebie. A jak? Brewki. Cyk, cyk. Listek. O! Nawet trochę przypomina pomidorka. Nie, nie ma wyjścia. Uśmieszek. Tutaj jeszcze na bródce taka kreska. No i teraz najważniejsze, narysować mu ładne, okrągłe oczy. On ma takie podwójne, co nie? U nas będzie miał pojedyncze, niestety. Op! Jej! Udało się! Udało się, naprawdę! I przekozacko wyszedł! W skali od 1 do 10 daje mu naprawdę... Mocne dwa. Mocne dwa. Ej, nie, naprawdę wyszedł przekozacko. Nie sądziłem, że aż tak fajnie wyjdzie. No, wyszedł nawet spoko. Jak ja normalnie do Masterchefa, niedługo zgłoszenie składam, a wy wysyłajcie na mnie SMS-y i otworzymy jakąś restaurację fanowską. Coś już się reklamuje. Tak jest. Okej, JJ, poprzeczka wysoko postawiona. No, teraz czas na Justynkę. Nie. Jaką postać pierwszą rysujesz? No chyba misia, nie? No to misia, nie? Okej, zaczynamy rysować głowę misia. Włoski, tak jest. Włoski. Okej, głowę mamy. Teraz uszy. Mamy uszy. Jedno oczko.
drugie oczko. No okej. Okej, mamy pyszczek. No taki trochę podobny do pyszczka to jest. I uśmieszek. Brakuje nam tylko teraz jeszcze blizny i źrenic. O. Okej. Oczy mamy, teraz jeszcze blizna. I zaczynamy kolorować. Okej, naleśnik już upieczony, uwaga, przewracamy go na drugą stronę, jestem mega ciekawa. Dawaj, dawaj, też jestem mega ciekawa, co z tego wyszło. O, trochę się przykleił, ale uwaga, 3, 2, 1, hop! Pięknie! Zobaczcie! Ej, wcale tak źle nie wyszło. No fajnie, no fajnie, naprawdę dobrze wyszedł ten misiek. Porównajmy teraz go do mojego pomidorka. No właśnie, teraz będzie ciężka decyzja, kto wygrał? Naleśnik jest ładniejszy, no. Moim zdaniem oczywiście mój jest ładniejszy. Bo jest różowy, dlatego. A wy widzowie napiszcie w sekcji komentarzy, kto wygrał tą rundę, czy JJK, czy Farel. Lecimy z rundą numer 2. Justyna wybrała mi Drifta, ja nie mam pojęcia, jak jego rysuję. O kurczę. Dobra, zaczynamy. Będzie śmiesznie, na pewno będzie śmiesznie, to mogę wam obiecać. Będzie ciężko. Narysujemy go trochę większego, ponieważ on ma więcej szczegółów. No jestem ciekaw, jak Justyna narysuje Skulltropera. Ja jestem ciekawa, jak ty to narysujesz. Okej, on ma takie ala brwi. W ogóle to jest jego maska. Ta maska jest mega ciężka. Okej. No nawet spoko. Nawet spoko. Mówię, tu jest dużo elementów i nie chcę tego zepsuć. Okej. Chyba jest w miarę. Wiem, że wam to nic nie przypomina jeszcze, ale spokojnie, dajcie mi szansę. To są szczegóły właśnie. To są właśnie szczegóły. Kurde, wygląda jak bardziej jak Skulltroper, taka czaszka. Okej, nosek mamy i teraz tu pod spodem idzie jego buzia. Bo to była maska oczywiście. I tu jest twarz Drifta teraz, moi drodzy. Okej, Drifcik już upieczony. No jestem mega ciekawy, co z tego wyszło. Pokaż. Pokaż. Czekaj, może dwoma rękoma, żeby to się nie urwało, bo cienki. No, nawet spoko. Nawet przypomina Drifta. No dosyć, dosyć. Kurczę, ci powiem, że ta maska chyba generalnie jest troszeczkę siwa. My użyliśmy białego tylko. Ale tak. Ogólnie i tak mi się wydaje, że w miarę wyszło. No to teraz czas na ciebie i zobaczymy, jak wyjdzie ci Skulltroper. Okej, no to zaczynamy. Zaczynamy od głowy oczywiście. Od głowy, okej. Ja się postaram zrobić trochę większą tą głowę. Tak, bo ma dużo elementów, że już wszystko zmieściła. Dokładnie. O. Dobra. Nawet płynny ruch ci wyszedł, ci powiem. Tak. No dobra, więc teraz góra głowy. Tak jest. No okej. Przedziel mu czaszkę na pół. Przedzieliłam czaszkę na pół. Dobra. Od nosa. Tak jest. Okej. Okay. Teraz taka zła mina, tak? Tak jest. O, elegancko. No i dobra, nasz Skulltroper jest już gotowy, teraz tylko wystarczy go przewrócić i sprawdzić, jak wypadł, jak wyszedł. Jak się nam upiekło. Uwaga, uwaga. Tam tararam, tam tam. Woo! Ej, moim zdaniem Justyna wygrała. Jeżeli też tak uważacie, dajcie znać w komentarzu. Kto jest królem naleśnikowym? O, JJ-ka. Porównajmy sobie teraz naszego Skulltropera do Drifta. Oba są spoko. Oba są spoko. Na pewno są gorsze niż te dwa pierwsze, ale uważam, że wszystkie są na swój sposób ładne. Okej, moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że za każde 2000 łapek w górę możecie wygrać jeden zestaw z figurkami. Pamiętajcie, że takie figurki możecie kupić w każdym sklepie z zabawkami oraz w sklepach Empik. Nie zapomnijcie odwiedzić strony, która jest w opisie. Tam znajdziecie takie figurki. My dziękujemy jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.